Hej, witajcie w kolejnym dniu vloga z Amsterdamu. O ile wczorajszy vlog był różowy i kolorowy, o tyle dzisiejszy vlog powinien Wam zmrozić krew w żyłach, bo będzie naprawdę zimno. Pomijając, że pogoda za oknem jest bardzo ładna, naprawdę nie można nic powiedzieć. Trafiliśmy na rewelacyjny w sumie weekend, dłuższy weekend, tak, kiedy naprawdę jest fajnie i cieplutko. O tyle, o ile w sumie w ciągu dnia jest tak na około 20 stopni, o tyle zauważyliśmy w sumie, że wieczorem tak już przyda się jednak jakąś bluzę grubszą założyć. Ale zanim nastąpi to zmrożenie, wybieramy się zobaczyć coś, z czego słynie Holandia. No nie tylko to, o czym wszyscy mogą pomyśleć, pomijając także sery, to przede wszystkim chyba Holandia kojarzy się nam z wiatrakami. I tu nieopodal w sumie nas, jakieś 20 minut drogi, samochodem oczywiście. Jedziemy do jakiegoś skansenu z wiatrakami, z którego słynie Holandia. Zobaczymy, bo w sumie, no, sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądało, szczerze mówiąc. Także zabieramy kamerę i zabieramy Was ze sobą. Hej, znajdujemy się właśnie przed skansenem wiatraków. Jeśli wiecie, ktoś nie widział, to zapraszam. A wygląda to całkiem malowniczo. Ale bym sobie napił kawki w tym miejscu, co ostatnio byłeś. No, podobało mi się ta miejscówka. Tylko teraz się znajdzie. Nie, bo to było zaraz na brzegu. Z tramwajem pojedziemy. Maski są tutaj totalnie dobrowolne. Możesz chodzić, nie musisz. Twoja wolna wola. Twój wolny wybór. A ludzi powiedziałabym wcale, że nie jest mniej niż w samym Amsterdamu. Także chyba tutaj ludzie nie tylko lubią, że też turyści albo kubycy, tak? Mieszkańcy lubią nie tylko takie głośne centrum, ale też, że mam o chwilę chyba odpocząć i powrócić do takiego rodzimego klimatu Holandii, to właśnie tutaj te wiatraczki fajne i przejście. Jest miejsce na picie, na jedzenie, trochę gorzej, żeby sobie usiąść gdzieś, no ale zawsze coś, nie? Miłośnikami sera, więc dobrze zapiliśmy. Fioletowy? Dla mnie na menu. Jak? Okej. Co tam weźmiemy? Nie, no weź tam tu. Co tam weźmiemy? Bo ja wolę ten? No. Bo on jest skrowy i nie smakował, bo był delikatny. Nie smakował, no. Dla będę nie bardzo? Ten, no, ten tak... też mi smakował, no. Mi też, tak? No, no. Okej. Okay. Możesz sobie takie miksy wziąć. Tu masz pojedyncze takie. Serowe deep. Ten w miarę? Smakował? Weźmy sobie resztę. Co po smaku sobie jeszcze? Jakiś jakbyś chciała jeden z tych? Ja lubię takie. Takie bierzemy. Mam sery, radość jest, można iść dalej. Jeszcze alko by się przydało. Wytniesz to. Mamy czekoladę. White. Ja ten bak bardzo lubię, osobiście, ale mam też w Niemczech. A to ciasteczko ma kapelnię, zobacz tym. Ono jest... Tak jak to lubisz. No właśnie. Fajne, bardzo korzenne. Podobne do takich niemieckich, co można powiedzieć też w Lidlu, ale dużo grubsze, dużo twardsze. Dużo korzenne. Tak? 2 euro za 4 sztuki. No trudno. Fajne, weźmy. Mówię, że alkoholu nie ma. To jest alkohol, nie? No to jest wino. A to na dole to też? I tego nie ma na posmakowanie, nie? To jest piwko. Dobra. Jest? Sprzedane? Sprzedane. I co do kasy? Płacimy i znikamy dalej. Wam pokazuję, jak to miasteczko pięknie wygląda, a za chwilę będzie pytanie dla Was, parę ujęć z drona, bo to było już kupione przecież, nie?
Ponownie znajdujemy się w tramwaju, czyli gdzie coś to oznacza. Jedziemy do miasta. Na parę różnych ciekawych rzeczy, więc wszystko się dowiecie. Wczoraj po raz pierwszy byliśmy w mieście, sobie zobaczyć, jak to wygląda. Wszystko ocenić, ile czasu potrzebujemy na różne przyjemności. Na wszystkie atrakcje niestety nie starczyło nam czasu. Dlatego też wybieramy się po raz drugi, bo naprawdę Amsterdam jest przepięknym miastem i trzeba sobie też rzeczy, na wszystko dać czasu, bo tak naprawdę w ten jeden dzień nie wszystko uda się obejść. A ja chciałabym jeszcze do końca zobaczyć Chinatown w sumie i dzielnicę Czerwonych Latarni, która jest najbardziej znana. Już tak na spokojnie, dodatkowo idziemy do... Tak, idziemy do Ice Baru. Nigdy nie byliśmy, pewnie będzie bardzo fajnie. I w końcu głodni jesteśmy. Więc zjedzmy coś, zobaczmy i pobawmy się. Powoli docieramy do miejsca, które tak zwanym Ice Barem. W sumie, o! Chyba już dotarliśmy. Próbujemy dojść do środka. I idziemy. Już wam mówię, jak to wygląda. A więc mamy wejście na godzinę 19. Dostajemy tutaj taki bilecik. Ten tutaj masz na miejscu, w którym chodzisz, takiego ładnego jakby baru. I płacisz sobie monetą, który już jest wliczony w cenę. Bo cena za bilet wynosi 20... ile? 22 euro. 22 euro za osobę. W tym są oczywiście drinki. I w drugim barze, gdzie muszę faktycznie ice, gdzie się musimy przebrać, będą właśnie tutaj takie... Tutaj takie, i z tego. Możesz skorzystać. W tym momencie. Albo teraz, albo po. Tak. Skoro mamy godzinę, którą? Za 5. Skoro mamy za 5, to ja sobie wolałabym tutaj przyjść jakby po tym zimnym wrażeniu, żeby usiąść i wiesz. I ocenić sytuację. Bo tak w ciągu 5 minut nie piję drinka jednak, nie? No nie. Znaczy, zależy kto. No chyba szota. No. No ale, dobra. To takie coś, takie coś. Też można po sobie drinka normalnie? Tak. Okej. Okay. Mamy godzinę 18.05. Czekamy na wejście, które ma się dokładnie odbyć za 5 minut. I idziemy trochę zmarznąć dla latem, bo za oknem 20 stopni, a tutaj ma być połąc minus 10. Ubierzmy się cieplutko. Za chwilę tam tą kotarną przejdziemy. Tam są kurteczki do ubrania, toalety, no i ta chłodna... Szkoda, że nie masz szatni małej. Plecak chciałem zostawić. A, okej, okay. No trudno. A jak po tym patrzyłem, to już nie było tu miejsc w ogóle. To się nam trafiło, że to dzisiaj... miejsce naprawdę udało nam, żeby dzisiaj go sobie zabukować. Bo patrzyliśmy tam tak stosunkowo rano, bo miejsca rozchodziły się jak ciepłe bułeczki. I... w ciągu 5 minut potrafiło już być na jeden czas, na jedną godzinę miejsca nie być, nie? Krzyżby, krzyżby coś się działo. Bo tak. This way guys! Come on! Jeszcze chwilkę można poczekać. Ja muszę plecak uwiedzić w czasie. Dobra, zbieramy. Kurtałkę? Nie, to jest taka kurtka nie wygląda na zbyt ciepłą, ale... No dobra, lecimy to chyba nie chwilę. Rękawiczki są. Ale kuteczka to by za dużo. I działać nie... Nie było. Było wszystkie takie same. Mogłam w sumie... Ubrać sobie coś krótszego, ale... No ale, niby, mam nadzieję, że kurtka przy minus 10 wystarczy, bo mogłam się w sumie publikacji ubrać, bo widziałam też bluzę. Ty też masz? Oczywiście otwieram. Zawiało po nogach zimno w cholerę, nie? Ja pier... Czy ciągniesz? O ja... Będzie zimno, nie? Boys and girls, welcome to the Ice Bar. My name is Myron, and if you have questions, you can find me behind the bar. You're gonna get two drinks, guys, listen up, two drinks, but only one ice glass, so keep that in mind, okay? If you like beer, take beer first. After that, you can have a shot in the same glass. We have vodka cream shots, tastes like vanilla. Vodka nougat shots is out of stock. No need to ask for it, we don't have it. Vodka white is regular plain vodka.
Sambuca if you're really cold, and vodka coconut if you're tropical, guys. If you don't drink alcohol, we've got orange juice ready for you. Dirty gloves, guys, dirty gloves. Please put them in this basket over here, and jackets right up there. Everything understood? Yeah. Dostosować do warunków panujących na zewnątrz. Jeszcze będziemy poszedł. Zawsze tą pytamy. To jeszcze jest coś? Tak. Złoty jest na zewnątrz jeden, a dwa są w środku. Okay. Drinki są podawane ponoć w lodowych kubeczkach. Jakby to było mało chłodno, rozumiecie? Dobra. Jeszcze co, zubeczko dla was? Albo dla nas, żeby wytrzymać tą temperaturę. Najsyk. Piękne kieliszeczki. Lodu to nie potrzeba. Bo... gdzieś mnie jest tego śmiesznie pije. Ale dobra jest Sambuca tu, w takiej temperaturze. Tak. W tej temperaturze jest dobre wszystko. W tej temperaturze jest dobre wszystko. To, bawmy się. Co się dzieje w Amsterdamie, zostaje w Amsterdamie. Normalnie nie przepadam za Sambuką, ale w takim wydaniu w ogóle lubię anyżu, lukrecji i takie rzeczy. Ale w tym wydaniu nawet smakuje, chodziło. Chyba wszystko by smakowało. Jestem, ale oświetlenie, to poruszajmy się troszkę po zimno. Może się ocieplę. I jak tam, bo my jest coraz lepiej. Coraz się robi. Teraz. Teraz można sobie się bawić. Zobacz jaka pewna figurka. Misiu, trochę się misiu chyba rozpuszczył, zostawił, ale dobry misiu. Odmocania. Chyba odtykanie, bo się trochę mu tam wypytynka rozpuściła. No, ale trzeba się ogrzewać stale, pamiętajcie. No tak jakby było, nie wiem. Pewnie wiem, już wiem w sumie, jak się czuję, mówię na Syberię, w takich faktycznie zimniejszych rejonach, nie? Czyli co? Ruch i alkohol, pamiętajcie, i jedyny przeżyć. Po zakończeniu akcji tamtej lodowej przestrzeni macie jeszcze w tym wszystkim, w sumie okazało się nie dwa drinki, a trzy drinki. Każdy jeden drink, dwa w lodowej przestrzeni, typu cutshot albo piwo, a tutaj przychodzi z ostatnim sobie żetonem i mogę wybrać tam z kolekcji ich drinków. My sobie takie wybraliśmy, bo wam pokazuję. Taki niebieski i taki. Ty masz ten niebieski, to byłby co? Arctic Ice Bar. A ja nawet swojego nie wymówię, bo chyba się nazywa Amsterdam ten. Jakoś tak. No. Amsterdam Mat. Co? Amsterdam? Przeczytaj całą nazwę, jakąś. Amsterdam Net. Jakoś tak, takiego drinka ja mam. No i mówię, bardzo fajny, bo w sumie trzy drinki. No dwa shoty w tym było, tak. Jeden drink i 22 euro za wejście. A to dwa i wrażenia. I wrażenia niezapomniane. Właśnie, wieczorem to miasto coraz. Zresztą jak każde. Się robi coraz pełniejsze, coraz więcej ludzi jest, coraz słodszy, coraz kolorowi, coraz przyjemniej przez to przy okazji też. I wybieramy się do jednego z lokali tutejszych, powiedziałabym to tak, rzecz ujmując. Zobaczymy, co nas tam czeka. Dokładnie gdzieś tam zmierzamy. Jak Bonia nagrywała dalej, to dobrze, jak nie, to... to pewnie sam będzie rozumieli dlaczego. Także zobaczymy. Idźmy tam. Zobaczmy, co tam się można kupić. No i... no i wchodzimy. Ale kolejka. Idźmy się do Bulldoga po jointa. No, więc mamy takie, co się dali. Dali nam zioło. Jakby nie wiemy, co z tym zrobić za bardzo. Nie mów tak.
To ja nie mam żadnego pojęcia, nie? Ja nie mam żadnego pojęcia, co z tym zrobić. Jakiś papierek lakmusowy. Coś takiego mniej więcej jak się... Filter. Aha, jak się ma, robicie, jak się ma w perfumerii Douglas, się otrzymuje, nie? To mniej więcej coś takiego, jakby dowiedziałam się przed chwilą tutaj, że prawdopodobnie to jest filter. Też jakaś nowość na rynku, bym powiedziała. No i wzięliśmy sobie chyba jedno, w sumie najsłabsze chyba, jakiś tam zawodnika. Najsłabsze dzieło chyba, trawkę, a cokolwiek. No, coś słabego sobie wzięliśmy na posmakowanie, bo to pachnie w całym mieście. A skoro jesteś w Amsterdamie, to no już użyj wszystkie przyjemności, tak, i skorzystaj. Tym bardziej, że autem nie prowadzimy, więc możemy pozwolić na taką... Mam lepszy pomysł. Na takie rzeczy, jakie masz. Czy ktoś po to by mógł to skręcić po prostu, nawet tak na szybcika? Co? Dobra, poczekam. Bez odbioru. Takie sobie, nie? Jeszcze raz nagramy na kamerze. Co sądziłeś, że... Co będziesz robił w tym wieku? Pali z tobą jointa. Z tak dalej. No. Nie bierzcie za przypadku. O dziwo, w sobotę jest tylko do 22 otwarte. Więc czekamy sobie na jedzonko i z ostatnimi osobami, które mają coś podać jeszcze, bo udało nam się zamówić za 10. Aczkolwiek fajnie jest, bo i tak czy siak możemy sobie siedzieć tak długo jak chcemy. Tutaj na przykład pytałam się, czy możemy usiąść kat jeszcze z jedzeniem na 40 minut. Nie było żadnego problemu. No. I co? Siedzimy sobie właśnie obok wręcz świątyni buddyjskiej. Zaraz wam powiem jej nazwę, bo sobie zapisałam, bo jakby chiński nie jest moim. Ho Guangshan Ha Hue? Hua? Hue? Chyba Hua. Bardzo fajna miejscówka. Miejscówka naprawdę świetna, bo na wprost czegoś takiego, co faktycznie w Chinatown się rzuca w oczy. Już tak powoli na stoi się zapełnia. Mamy tutaj krewetki, które ja osobiście bardzo, bardzo uwielbiam. Tak, mamy kaczkę. Do tego ryż. Do tej pory naprawdę godne polecenia, świetne miejsce. To była kuchnia mandaryjska, New King. Naprawdę na razie fajne żarcie. Serio, polecam. Acz intensywnym urlopie, z tego co pewnie mogę się zobaczyć, bo to i tak pewnie była tylko część. Wracamy już do siebie. Chcieliśmy jeszcze jeden dzień sobie wykupić, żeby tutaj pozostać na jeden dzień jak dłużej, ale okazało się, czytając jakieś tam informacje odnośnie pandemii, że od poniedziałku będziemy musieli robić testy. Tak więc nasze plany uległy zmianie i pokoiwaliśmy się już dzisiaj. Wyjeżdżamy do siebie, bo to w sumie jeden dzień w tą czy w tą jakby teoretycznie nie robi nam różnicy, a szkoda potem faktycznie robi się testy
znowu szukać miejsca i się stresować, czy wszystko faktycznie pójdzie gładko i bez problemu. Także spakowaliśmy się, niestety szkoda, bo w planach mieliśmy pozostać jeszcze jeden dzień dłużej, no ale plany jak plany, często ulegają zmianie, także tyle by z tego było. Siadamy i jedziemy. Let's go home. To by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnym vlogu. Jeśli podobało Wam się, to dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Dzięki Wam wielkie bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Buziaki. Love you. Bye!